Zaczynamy 21. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Radomiak Radom podejmuje Pogoń Szczecin. Drużyny w zupełnie odmiennych nastrojach. Radomiak wiosnę rozpoczął fatalnie od porażki 0-6 z Krakowią. Portowcy wygrali natomiast ze Śląskiem Wrocław. Siódma minuta meczu, zagranie na lewą stronę do Kamila Grosickiego. Grosik spokojnie przyjął piłkę, popatrzył zewnętrzną częścią stopy, ależ to było dośrodkowanie, ale strzał Eftimisa Kulurisa mógł być lepszy. Piłkę łapie bramkarz Radomiaka Gabriel Kobylak. No ale to dogranie Grosika, absolutnie klasa światowa. To już 16. minuta meczu. Futbolówka zagrana w pole karne. Uderzenie Adriana Przyborka i interwencja, naprawdę dobra interwencja Kobylaka, który ratuje swoją drużynę przed stratą bramki. Początek meczu należał do Pogoni, ale w 26. minucie Radomiak po raz pierwszy zapuścił się pod bramkę Portowców. Piłka do Semedo, Semedo przewrotką, jest tu Abramowicz, no i futbolówka minimalnie przechodzi obok słupka. Ma czego żałować Dawid Abramowicz, bo z tej akcji mógł być gol dla Radomiaka. Natomiast to znów Pogoń w ataku i znów z lewej strony Grosicki. Grosicki, ależ zagranie, ależ asysta zewnętrzną częścią stopy i Fredrik Ulvestad daje gościom prowadzenie w 27. minucie. Czwarty gol Norwega w tym sezonie, pierwszy w tym meczu. Pogoń prowadzi w Radomiu 1-0, ależ ta asysta Grosika, no palce lizać, fenomenalne zagranie reprezentanta Polski. I Portowcy mogą świętować. Chwilę później, w 29. minucie, Kobylak łapie piłkę, no ale to latające kolano rodem ze sportu walki nokautuje Eftimisa Kulurisa. Po analizie VAR Paweł Malec nie ma innej opcji. Musi wskazać na 11 metr, do tego ukarany czerwoną kartką Kobylak. No niesamowita sprawa. Radomiak w dwóch pierwszych meczach wiosny ma już 3 czerwone kartki. Oczywiście na boisku pojawia się nowy bramkarz Filip Majchrowicz, który zmienia Wagnera Diasa. To on musi opuścić murawę. No a Kamil Grosicki pewnym strzałem daje prowadzenie Pogoni już 2-0. Jedenastka zamieniona na gola, Grosik do asysty dokłada bramkę, no i Radomiak grający w dziesiątkę, znów grający w dziesiątkę i znów do przerwy przegrywa 0-3, bo jeszcze przed końcem pierwszej połowy Norweg Ulvestad strzela swojego drugiego gola w tym meczu, Grosik do Kulurisa, Majchrowicz jeszcze ten strzał Greka odbił, ale na dobitkę Fredrika Ulvestada nie miał już sposobu. To już fragmenty drugiej połowy, uderzenie Bruno Jordão, złapał je Valentin Kożokaru, no a na trybunach w Radomiu jest Andy Skulding, a więc szef skautów Tottenhamu, który oczywiście obserwuje Lukę Vuskovicia, obrońcę Radomiaka, a właściwie obrońcę Tottenhamu wypożyczonego do Radomiaka. 17-latek kosztował 14 milionów euro i w tym sezonie występuje, to właśnie on na naszych ekranach występuje w Radomiaku i tutaj popisał się akurat dobrą interwencją, zablokował ten strzał Kutrisa. Natomiast w końcówce jeszcze fantastyczne wejście na murawę 18-latka Patryka Paryska, Patryk Paryzek. Strzela swojego pierwszego gola w Ekstraklasie i to w swoim pierwszym debiutanckim występie w PKO BP Ekstraklasie. Idealne przywitanie z elitą tego 18-latka, który dosłownie kilkanaście dni temu świętował swoje 18 urodziny. Pogoń Szczecin rozbija w Radomiu Radomiaka aż 4-0. Co ciekawe, Radomiak nigdy u siebie z Pogonią na poziomie Ekstraklasy nie wygrał, ale są gorsze wiadomości dla gospodarzy. Druga porażka na wiosnę i w sumie aż 10 straconych goli, żadnego strzelonego, 3 czerwone kartki. Radomiak coraz bliżej strefy spadkowej, no a Pogoń z drugim zwycięstwem na wiosnę i w tym momencie awansuje na trzecie miejsce w tabeli. Radomiak Radom, Pogoń Szczecin 0-4. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.